Bogusława Patalac, Andrzej Gruszka i nasi kolejni goście. Leszek Pieńczak, który kieruje oddziałami terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet i mężczyzn w szpitalu w Ciborzu. A także witam, panie Leszku. Dobry wieczór, witam, witam państwa. Panie Helena. Witam. Dobry wieczór. Karolina. Witam. I pani Joanna. Dobry wieczór. Które aktualnie przebywają na terapii w szpitalu w Ciborzu. A także przy telefonie pan Jerzy Fiedorczuk z Białegostoku, który w tym momencie akurat jest w Anglii. Za chwileczkę zaczniemy rozmowę z panem Jerzym, ale dlaczego się spotykamy? Dlatego się spotykamy, ponieważ szpital w Ciborzu, proszę państwa, jest jednym z partnerów szóstego biegu trzeźwości Deszczno-Cibórz. Gmina Deszczno jest głównym organizatorem tego szóstego biegu. W dniach jakich, proszę powiedzieć, się odbędzie? Bieg odbędzie się za tydzień w sobotę, 14 maja. 14 maja się będzie odbywał ten bieg. Króciutko, jaka jest idea, żeby pan Jerzy nie czekał przy telefonie zbyt długo? Bieg sztafetowy, proszę państwa, bo biegniemy cały dzień. Rozpoczynamy bieg o 8.30 w Deszcznie, a dokładnie w Maszewie, w gminie Deszczno. O 8.30 rano startuje grupa biegaczy i meta biegu będzie w Ciborzu po południu o godzinie 18.00. Idea biegu. No, cel biegu jest, myślę, wyjątkowy, bo tu chodzi o to, żeby zachować, krótko mówiąc, trzeźwość, ale trzeźwość taką szeroko rozumianą, bo trzeźwość alkoholową, narkotykową, byśmy powiedzieli wszelką. Od uzależnień różnych? Tak. Chodzi generalnie o to, żeby przez udział w tym biegu jakby położyć taki duży akcent ze swojej strony, jeżeli będziemy chcieli właśnie w imprezie wziąć tej udział, żeby akcent położyć na umiar, na rozsądek w zasadzie w każdej sferze życia, bo w biegu biorą udział osoby uzależnione, ale tak naprawdę również osoby, które po prostu te... Solidaryzują się tak, z ruchem trzeźwościowym, krótko mówiąc. To są sympatycy ruchu. Dopuścimy pana Jerzego do głosu teraz? Jasne, to jest wielki sympatyk tego ruchu również trzeźwościowego, bo jeżeli chodzi o Jerzego Fiedorczuka, który czeka na linii, sam się przedstawi za chwilkę, ale będziemy go w Ciborzu gościli za tydzień 14. Przyleci do nas Jerzy i będzie rozgrzewać muzyczną część biegu, o której powiemy trochę więcej później. I od godziny 15 będzie Jerzy z gitarą na scenie w Ciborzu bawił wszystkich kibiców, którzy będą po południu oczekiwać na tu dziewczyny w studiu i całą grupę biegaczy, która wybiegnie rano razem z nimi o 8.30 z Deszna. Pan Jerzy gra na gitarze. Dobry wieczór, panie Jerzy. Pan Jerzy Fiedorczuk. Dobry wieczór. Mam na imię Jerzy, jestem alkoholikiem. Przede wszystkim chciałem powitać panią redaktor. Miałem przyjemność z panią się zobaczyć i widzieć. Także panią serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam oczywiście Przypominam też sobie. Pana kierownika Leszka Pieńczaka. Witam. Pozdrawiam dziewczyny, które są na terapii. Bardzo jest mi miło i serdecznie, że mogę ja akurat, no nie widzieć akurat, ale przynajmniej słyszę przez telefon, że są. Jest mi bardzo miło akurat, że ludzie zaczynają taką drogę. A dlaczego pan jest w Anglii, panie Jerzy? No, wyjechałem do Anglii dokładnie 14 lat temu. Tak się akurat złożyło, że ja wiem, no moje drogi się akurat tak, a nie inaczej potoczyły, ale to dzięki drugiemu alkoholikowi tak naprawdę, trzeźwiejącemu i też dzięki muzyce, bo akurat to jest jeden z moich fanów, były, który umarł kilka dobrych lat temu, ale jeden z moich fanów, który po prostu gdzieś mi zaproponował, żebym tutaj się przerzucił akurat do Anglii. Tak postanowiłem jednak, że tak zrobię. Ale też w związku z tym jakby myślę sobie, że to jest taka moja droga, czy jakimś, no nazwijmy to powołaniem takim troszeczkę, a taką wdzięcznością, tak, że tutaj gdzie jestem, jakby mogę spełniać te swoje marzenia, swoje różne relatywne życie, to co w tej chwili jakby robię, to czego nie robię, bo to co właśnie powiedział między innymi pan Leszek, tak, to jest trzeźwość jest rozumiana w trzech aspektach, tak, czyli choroba duszy, ciała i umysłu, prawda, i z ciałem najszybciej dajemy sobie radę, bo właściwie jak już tylko i wyłącznie przestajemy pić alkohol, potem gdzieś tam mija powiedzmy ta obsesja alkoholowa, prawda, no i potem stanąłem ze znakiem zapytania, co mam dalej robić, prawda, i wtedy mi alkoholicy przypomnieli, że jest jeszcze duch i jest jeszcze rozwój mojego umysłu, tak, czyli jest mój umysł tak naprawdę i dzisiaj czuję się wolnym człowiekiem, w związku z tym właśnie między innymi mam przyjemność po raz trzeci i będę miał przyjemność dzięki zaproszeniu właściwie Ciborza i ośrodka terapii uzależnień. Będę mógł po raz trzeci być, naprawdę czuję się wyróżniony, że mogę być po raz trzeci właśnie tam, tak, także po raz trzeci będę i to fantastycznie, bo po pierwszy raz właściwie miałem koncert 3 lata temu, potem rok temu grałem, no i teraz będę
trzeci raz, także to jest właściwie no, coś niebywałego, prawda? No należy do ludzi małomównych, dlatego nie bardzo chciałbym tutaj zagadywać tego tematu, ale tak naprawdę no, chcę powiedzieć rzeczywiście, że dzięki temu też między innymi, że jestem w Anglii, prawda, mogłem rozwinąć swoje jakby skrzydła też w muzyce, prawda, bo to mi pozwoliło, ponieważ tutaj pracuję w hospicjum, generalnie na co dzień jestem pielęgniarzem, dyplomowany, tutaj obroniłem też dyplom pielęgniarza, więc w związku z tym jakby to też pokazuje jakby trzeźwość, tak, że to nie tylko samo fakt nie picia alkoholu, bo to tak naprawdę każdy głupi potrafi przestać pić, nawet alkoholicy często mówią, prawda, że wszyscy alkoholicy przestają kiedyś pić, tylko jedni za życia, drodzy po śmierci. Ja jestem tym przepisem, że jeszcze za życia i w związku z tym jakby chcę się dzielić tym, co mam, a to, co mam najcenniejszego, mam w moim sercu, mam w moim umyśle, mam swoje doświadczenia, to jest najcenniejszy dar, jaki dostałem od innych ludzi, tak? Moje życie zaczęło się dokładnie 20 lat temu, w tym roku na terapię do Kudara Woronowicza na Sobieskiego w Warszawie. I nie wiedziałem nawet tam, że moje życie jest w taki, a nie sposób. Tam na terapii się dowiedziałem, że jestem niereformowalny, więc w związku z tym miałem tylko być 6 tygodni, ale byłem niestety 8 tygodni, na 2 tygodnie jeszcze zostałem, w związku z tym, że po prostu uważam na terapię. Niestety jestem jeszcze jakby no taki byłem gburny, powiem, byłem pyszny, arogancki, prawda, myślałem, że sobie sam poradzę, że kontroluję to, nic nie kontrolowałem, nie dałem rady kontrolować niczego i tak dalej, nie chcę się na ten temat rozpowiadać, ale powiedzieć, że z wielką przyjemnością dzisiaj jakby używam mojego talentu, którym jest tak naprawdę, no kocham muzykę, tak, kocham muzykę, w związku z tym też będą oczywiście do zaprezentowania tam moje płyty, mam nagrane 5 albumów, to właśnie dzięki temu, że jestem w Wielkiej Brytanii, jakby mogłem zarobić też dzięki temu, prawda? Też dzięki temu, że jestem w Wielkiej Brytanii, koncertuję cały czas, prawda? Przyjeżdżam na swój własny koszt, koncertuję za darmo, nie biorę żadnych pieniędzy za moje koncerty, dlatego że uważam, że po prostu stać mi jest na to, więc w związku z tym jakby chcę z wdzięcznością oddać alkoholikowi, jeżeli nawet jedna osoba z tych ludzi, którzy będą na tym spotkaniu, prawda, na tym biegu trzeźwości, ogarnie się i powie, że chce być trzeźwa, to mój przyjazd absolutnie miał zdecydowany sens, tak? Także wiem, że Bóg mnie prowadzi swoją własną drogą i ja na to nie mam tak naprawdę wpływu. Ja mogę powiedzieć, albo będę, albo nie będę. Tak jak byłem u pani w studiu, bądź mogę nie być w studiu. No dzisiaj jestem teraz w Anglii, wyrwałem się na chwilę z pracy, no ale po to, żeby zadzwonić właśnie, dlatego że tak między innymi trzeźwość jest odpowiedzialnością, tak? Jestem odpowiedzialny. Dałem słowo Leszkowi, że zadzwoni, w związku z tym nie wypada, prawda, żebym w jakiś tam sposób pana Leszka tutaj zawiódł, ale też i ludzi, zresztą z wielką przyjemnością, prawda? To ja tutaj pozwolę wejść sobie jeszcze słowo tobie, Jerzy, i powiedzieć na twój temat parę słów ważnych, myślę. Tak, oczywiście, śmiało. Ty to powiedziałeś przed chwilką, ale to chcę podkreślić, bo to myślę ważne. Trzeci raz do nas Jerzy przyjedzie i chcę powiedzieć, że oczywiście prawdę mówi jak najbardziej, bo koncertować będzie za darmo. Przyjedzie i ani grosza nigdy nie chce od nas wziąć, nawet za, nie wiem, za drogę, no za cokolwiek. Po prostu taki jesteś, ani inny, że do tego podchodzisz właśnie w ten sposób. Gra koncerty Jerzy za darmo. Mało tego, w tym roku dodatkowo, że zagra, to przysłał nam w tak zwanym międzyczasie dwukrotnie wielkie paczki prezentów, nagród, które będziemy rozdawali w części tej muzycznej właśnie biegu. Będą konkursy, będą nagrody i mnóstwo upominków Jerzy przysłał sam od siebie. Dwie wielkie paki. A mnie serce boli, naprawdę. Nie zapomnijmy, Leszku, jeszcze o tym powiedzieć, żeby ludzie przyjechali, bo będzie wspaniała angielska herbata, angielska kawa, oryginalna. Też od ciebie, tak jest. Także będą mogli zasmakować angielskich, oryginalnych smaków. Także nie, które nie już czekają w Ciborzu, bo przesłałeś, tak, dokładnie. A mnie serce boli, panie Jerzy, że tacy wspaniali, wartościowi ludzie są tam gdzieś daleko, a nie tutaj w Polsce, na miejscu. No ale ja jestem, pani redaktor, jestem tak naprawdę co miesiąc jestem w Polsce, także pracuję do Polski, także w czerwcu gram aż 3 koncerty, także już nie chcę w tej chwili mówić, bo nie jest nam to czas i miejsce, ale w czerwcu gram 3 koncerty, więc jakby cały czas jestem obecny. A gdzie pan będzie grał? Tego zmierzam w sumie, prawda? Zmierzam do tego, żeby tak naprawdę, że chcę po prostu, chcę, żeby alkoholicy tak naprawdę posłuchali mnie gdzieś na żywo, tak? Bo słuchają mnie gdzieś tam i na YouTubie, i na różnych stronach muzycznych, i na Facebooku gdzieś tam, prawda, i tak dalej. Natomiast
jest inna sytuacja, kiedy muzyka się spotyka na żywo, kiedy on gra na żywo, kiedy ma swoją własną ekspresję, kiedy pokazuje sam sobą, co tak naprawdę stanowi i kim jestem tak naprawdę w rzeczywistości, prawda, że nie jestem jakimś plastikowym, podrobionym biedroneczkiem, prawda, tylko i wyłącznie, tylko normalnym gościem, prawda, z krwi i z kości, który ma swoje własne uczucia, który się tak naprawdę dzieli swoimi własnymi uczuciami, wrażliwością, swoją własną muzyczną i tym wszystkim jakby, co mam w sobie, prawda, i to jest jakby bardzo, bardzo, bardzo w tym ważne. Nie wiem, co mógłbym jeszcze odpowiedzieć, ale bardzo chętnie odpowiem na jakieś pytanie, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem. Ja dodam tylko, że kontakt masz z publicznością fantastyczny. W zeszłym roku to było, i nie tylko, bo dwukrotnie cię gościliśmy, ale w zeszłym roku podczas tej imprezy biegowej to było i widać, i czuć, także naprawdę warto przyjechać i się przekonać po prostu. Być z nami od 15 godziny już w Domu Kultury Esculap w tym dniu biegowym. My będziemy się bawili i będziemy tutaj beztrosko do sprawy podchodzili, a dziewczyny, panowie z oddziału terapii, bo też tam ekipa się szykuje i będzie biegła, będą rowerami też panowie jechali, i pozostali uczestnicy biegów pocie czoła od 8.30 rano. W jaką pogodę nie wiem, zobaczymy, co przyniesie za 7 dni nam aura. W każdym razie, jaka by ona nie była, będzie dla grupy, która będzie biegła, no będzie to wyzwanie. A ja tak słuchając pana, panie Jerzy, chciałoby mi się powiedzieć w ten sposób, że ja tak słyszę, czuję takie ciekawe, dobre, empatyczne, głębokie wnętrze i co to było z panem wcześniej, panie Jerzy? Co to było wcześniej? Tak. Wcześniej byłem tak naprawdę, powiem tak, że żyłem szybko, zawile i tak naprawdę zawirowanie. Krótko mówiąc, prawda, ale myślę, mam nadzieję, że pani redaktor dąży do tego, żeby powiedzieć, że moje życie tak naprawdę toczyło się wokół alkoholu, wokół jakichś tam, prawda, narkotyków, wokół zabaw, wokół różnych baletów wobec hazardu i tak dalej, prawda, kasy. No też byłem trzykrotnie karany, prawda, w związku z tym jakby to też, to nie są miłe rzeczy, prawda, natomiast no to są prawdziwe rzeczy, które po prostu jakby mówię tylko i wyłącznie. Wstydzę się, że tak było, ale tak było, prawda? I otarłem się tak naprawdę w 2003 roku, dokładnie kiedy zacząłem 3 lata kasacyjnego swojego picia do 1996 roku. Ostatni rok był rokiem przełomowym, bo przez około 9-10 miesięcy byłem bezdomnym człowiekiem, tak? Byłem absolutnie na marginesie. Wtedy zobaczyłem, że tak naprawdę zaczęły mi się otwierać oczy, kiedy zbierałem chleb ze śmietnika, kiedy chodziłem od klatki do klatki, kiedy prosiłem ludzi o 2 złote i tak dalej, żebrałem, prawda. A dawali? Dawali? Tak, czasami dawali, czasami nie, prawda, ale tu chodzi bardziej o coś innego, że zobaczyłem po prostu, że tak naprawdę moi koledzy, którzy rzekomo podobno byli moimi kolegami, którzy mieli mnie chronić, tak naprawdę oni nie chronili mnie. Oni tak naprawdę odwrócili się właśnie wtedy ode mnie i tak naprawdę to właśnie jest najważniejsze w tym wszystkim. Że otworzyły mi się oczy, zobaczyłem, że tak naprawdę koledzy są, byli dobrze i są i w porządku, prawda, są koledzy w porządku, na pewno, ja nie mówię, że nie. Natomiast przychodzi moment, kiedy ja byłem na samym dnie, oni tak naprawdę nawet się do mnie nie przyznawali, przychodzili na drugą stronę i to mi zaczęło otwierać oczy. I nawet nie wiem jak, dlaczego, nie dociekam tego, w każdym razie był taki dzień po prostu, kiedy wstałem, kiedy pojechałem do mojej siostry i tam właśnie zacząłem, tak jak mówię, do Warszawy, moja siostra mieszka za Warszawą, dokładnie w Podkowie Leśnej i tam zacząłem swoją drogę, tak, swoją drogę jakby, można powiedzieć, spotkanie. Nie chciałem być trzeźwy, chciałem przez 3 tygodnie tylko troszeczkę się odkurować, powiedzmy, nie wiem, przedrestaurować się i tak dalej i chciałem po prostu dalej iść swoją własną drogą. Dalej pić, oszukiwać, kłamać, kraść i tak dalej, czyli panie Jerzy, jakby... przeszedł pan drogę taką cierniową i teraz słychać, że radość, nawet powiedziałam, ja słyszę taką radość, optymizm, pogodę w pana głosie. Tak, no przede wszystkim... Ale jest pan... Pani redaktor... Teraz, tak, słuchając pana, jest pan osobą dla mnie wiarygodną, żeby odpowiedział pan też na pytanie, jeśli pan uważa, że chce odpowiedzieć, co jest najważniejsze w życiu. W moim życiu najważniejsze jest to, żebym znał swoją własną tożsamość, żebym przede wszystkim podniósł oczy do góry i tak naprawdę, żebym wierzył w to, co robię, tak? Dla mnie jest najważniejsza wiara, nadzieja i miłość, tak? Ale to zaczyna się wszystko od nadziei, tak? Nie miałem nadziei, ja tą nadzieję zdobyłem między innymi, kiedy przyszedłem na terapię, prawda, jakoś tam iskierka nadziei się we mnie zaczęła budzić, dlatego że potem jak wyszedłem po terapii, zaraz dokładnie 2 czy 3 tygodnie po terapii znalazłem pracę. Nadzieja zaczęła się jakby tlić, ale ona była już, że miałem pracę, miałem za co spłacić długi moje i tak dalej, tak?
komornik dzielnicowy, różni ludzie szukali mnie w związku jakby z długami i tak dalej, o których tutaj nie chcę mówić. Potem w związku z tą nadzieją zaczęła się tlić wiara, tak? Bo wiara się w związku z tym, że się jakby, jeżeli jest coraz więcej doświadczeń z nadziei takiej, że się postępuje to, co alkoholicy nam przekazują, to, co terapeuci nam przekazują, to, co psychoterapeuci i tak dalej, jeżeli w związku z tym się idzie tą drogą, którą oni wyznaczają, jakby, którą pokazują, nie wyznaczają, ale pokazują, tak? Jeżeli ja wyboru dobrego dokonam, tak naprawdę to się rodzi we mnie wiara, tak? A potem z wiary się rodzi miłość, tak? I dzisiaj wiem, że to, co wszystko to, co robię, tak naprawdę to są dla mnie wartości, tak? Miłość jest dla mnie wartością. Nadzieja jest dla mnie wartością, wiara jest dla mnie wartością. Ja modlę się o to, żebym tego nigdy nie stracił, bo jeżeli to stracę, to utracę swoją własną tożsamość, tak? I żebym pamiętał o tym, że największym darem jakikolwiek mam, to jest właśnie wiara, nadzieja i miłość. Nie ma większej dla mnie większej wartości. Bardzo pięknie pan mówi, ale muszę do głosu dopuścić panie w studiu też. Pan Leszek przywiózł... Muszę kończyć, bo muszę wracać do pracy. Pan Leszek przywiózł płytę pana, tak? Z pana nagraniami. To teraz tak, jeżeli można, to można oczywiście zemitować. Ja pozwalam oczywiście bezpłatnie. Tak, pozwalam zemitować bezpłatnie. Już gramy. I do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, panie Jerzy. Dobra. I do zobaczenia w studiu. Do pracy. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie i słuchaczy, i tych wszystkich, którzy nas słuchali. Zapraszam ze swojej strony do Ciborza 14 maja. Będzie się działo. Także zabierajcie ze sobą znajomych. Patruszkowi bardzo dziękuję jeszcze raz za wdzięczność. Dziewczynom dziękuję bardzo. Spotkamy się z dziewczynami w czwartek pewnie wieczorem. A pani redaktor dziękuję za to, że chciała ze mną chwileczkę porozmawiać, że znalazła dla mnie małego takiego człowieka, jak ja trzeba. Nie taki mały, panie Jerzy, zawsze znajdę. Zapraszam do studia. Mam nadzieję, że będzie nam się miło kiedyś spotkać. Także na pewno zapraszam do studia Radia Zachód. Ja tymczasem badam dobrej nocy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Także do zobaczenia. Proszę podopiecznych pozdrowić, z którymi pan pracuje. Dobrze, to w takim razie posłuchajmy pana Jerzego Fiedorczuka. Pan Jerzy Fiedorczuk z Białegostoku, chwilowo w Anglii. Trochę przerwiemy panu Jerzemu, ale zapraszamy państwa do Ciborza na żywo, jeśli podoba tak się jest. Państwu to, co teraz słyszymy i nie tylko, chcielibyście wziąć udział w szóstym biegu trzeźwości, a przerwamy tę piosenkę, ponieważ pani do nas z Niemiec dzwoni, tak? Nie chcemy pani przetrzymywać przy telefonie i słuchamy. Dobry wieczór, witam miło i serdecznie. Panie Leszku, pozdrawiam. Dobry wieczór. Pana, panią Ewunię i panią redaktor oczywiście. Dziękuję. Prowadzącą audycję. Panie Leszku, to ja, Krystyna, przyjaciółka Mariolki i Jarka z Zagania. Poznaję, witam. Tak, miło mi. Wszystkie audycje wasze słucham. Słuchamy wszyscy tutaj razem z Jarkiem, mimo to, że jestem tak daleko od was, ale zawsze jestem sercem i trzymam kciuki za was,
Życzę Wam, żeby ten bieg się udał Wam jak najlepiej, żeby pogoda dopisała, chociaż zawsze mówię, że nie ma takiego drugiego biegu jak bieg, w którym w ubiegłym roku brałam udział w Gozdnicy. No i w tym roku, Panie Leszku, jak będę w Polsce, to na pewno też będę w Gozdnicy. Proszę wszystkich, ale wszystkich, którzy tam byli, pozdrowić i powiedzieć, że trzymam za mnie kciuki. Jestem sercem z nimi, z Wami wszystkimi. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Dziękujemy ślicznie. Tu Pani mówiła akurat o Gozdnicy i imprezie ideą podobnej do tej naszej, bo my mamy bieg w maju, a w Gozdnicy jest w sierpniu. W sierpniu w zeszłym roku rowerkami z kolei jechaliśmy podczas takiej bardzo sympatycznej, fajnej imprezy. Kto jest jeszcze organizatorem? Bo jesteście współorganizatorem, tak? Tak, głównym organizatorem jest gmina Deszcz, no, natomiast partnerami biegu są gminy Skąpy, Lubniewice, Łagów i nasz szpital w Ciborzu. Natomiast dodatkowo jeszcze w biegu udział swój znaczący również mają inne gminy, które z roku na rok pomalutku dołączają do tego grona, które już z nami współpracuje od jakiegoś czasu. I są to gminy Dąbie, Gozdnica, Sulechów, gmina Jasień, gmina Lubsko i w tym roku dołączyła gmina Żagań. W takim dość znaczący, powiem, sposób, bo dzięki tutaj zaangażowaniu pana burmistrza oraz Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żaganiu, no, będziemy mogli sobie pozwolić na taką bardzo atrakcyjną i, myślę, fajną nagrodę, którą rozlosujemy pośród wszystkich uczestników imprezy tej biegowej. Może pan zdradzić, co to za nagroda, czy nie? Jeśli to tajemnica, to mogę, nie. Bo za chwilę chyba na Facebooku o tym i tak napiszemy. My będziemy pierwsi. To będzie rower. Bardzo fajny rowerek. Wartościowy. Nam się podoba. Myślę, że innym też się spodoba. Panie w końcu do głosu chcę dopuścić. I pani Joanno, co spowodowało, że bierze pani udział w tym biegu? Dlaczego się pani zdecydowała wystartować? Ja jestem na terapii po raz drugi. Po pierwszej terapii tak, no, nie do końca mi się udało. Wytrzymałam w czerwości 2 lata. Więc sobie pomyślałam, takie znaczenie symboliczne ma dla mnie ten bieg. Jeżeli dotrwam do końca mety, dobiegnę lub dojdę na czworaka, to znaczy, że... Na trzecią terapię już nie będzie pani musiała przejść. Tak, tym razem mi się również uda po terapii wytrwać w trzeźwości. A pani Karolina? Ja traktuję maraton jako taki symbol. Tak sobie myślę, że jeżeli uda mi się przebiec, no to tak równie dobrze, być może, mam taką nadzieję głęboką, uda mi się też trzeźwo już dalej iść, żyć. Przez życie. I z taką właśnie ciepłą nadzieją podchodzę tak do maratonu w ten sposób. A pani Helena? No ja podobnie. Ja jestem po raz pierwszy na terapii. No i też mam taką nadzieję, że Tak symbolicznie trochę, tak? Jestem dopiero 4 tygodnie, w połowie jestem, ale że dotrwam do końca i ten bieg jak skończę, to też dalej będę trzymać. Mamy połączenie z panem Tomaszem Manikowskim, który jest pomysłodawcą biegów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witaj, Tomku. Witaj, Leszku. Fajnie, że was mogę posłuchać. A gdzie pana teraz zostaliśmy? Ja jestem teraz na działce, że świętuję, ale to też troszeczkę relaksu, bo jestem po treningu, już przygotowuję się do biegu i tak po prostu tutaj miałem troszeczkę cały tydzień ciężki, także potrzebuję też takich dni, żeby odpocząć. Ja myślę, że sporo osób jest teraz o tej porze jeszcze na działce. Dzisiaj był przepiękny dzień, wieczór jest też upojny, majowy, cieplutki. Z pewnością państwo tam sobie na działkach są, grillują. Cieszą się, radują tym pięknym majem. Dlatego też pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają, są na działkach, tak? Czy na balkonach, na wolnym powietrzu. No akurat temat może niezbyt lekki, tak jest. Ale zapraszamy państwa właśnie, żebyście może nie na działkę w przyszłą sobotę, tylko w biegu wystartowali, w biegu trzeźwości, solidaryzując się z osobami, które mają ten problem. Pan wpadł na pomysł kiedy, żeby coś takiego zorganizować, panie Tomaszu? Na pomysł, ja wtedy akurat byłem krótko po biegu dookoła Irlandii i zobaczyłem, jak to fajnie działa na osoby uzależnione, które gdzieś tam próbują trzeźwieć, na osoby, które gdzieś tam mają troszeczkę pod górkę, gdzieś w depresji. Dzwoniły do mnie, pisały maile, że to ich po prostu zmotywowało i zaraz pojechałem
do gminy, do mojej gminy Deszno. Rozmawiałem z Jackiem Wójcickim, teraz prezydentem miasta Gorzowa, ale wtedy jeszcze był wójtem gminy Deszno i zgodził się. To praktycznie ten bieg załatwiliśmy na korytarzu już, że po prostu powiedział, że fajny pomysł i robimy to tutaj, nie? No właśnie, bo chciałam... Tak, jestem blisko związany z Cibożem, tak już to rozwinę bardziej. Tak. Z Cibożem jestem związany, bo to była moja tam terapia i ja już przed tym biegiem raz spróbowałem. Ja biegłem sam z Gorzowa. Pierwszą moją rocznicę trzeźwości i to też mi pokazało, jak wiele to pomaga, bo wtedy mnie spotkał, po jakimś czasie po tym moim biegu w tą rocznicę spotkał mnie człowiek, który tam na mnie czekał i mówi, czy mnie go pamiętam. Ja mówię, nie bardzo. A on mówi, ja wtedy czekałem na ciebie, jak ty dobiegałeś. I ja mówię, no i co? No i jak ty przebiegłeś to 100 kilometrów, to ja postanowiłem 100 dni nie pić. I ja mówię, i dalej jesteś trzeźwy? Tak, jestem trzeźwy. To wtedy gdzieś był, już miał pół roku czy rok czasu trzeźwości. To też mi uświadomiło, że to działa. I będzie działało. No myślę, że tak. A czy z biegu na bieg jest coraz więcej tych takich zadań logistycznych? Czy coraz więcej się ludzi przyłącza? Czy więcej miasteczek też po drodze? Jak to ten jest? Ten bieg już żyje też swoją sławą i coraz więcej ludzi o tym biegu wie, coraz więcej ludzi tam opowiada, bo już teraz byli. Trzeba będzie po prostu też go zrobić, bo coraz więcej rowerów dochodzi. Tutaj Danusia też mnie prosiła. Czyli rowerzystów, który, tak? Tak, rowery i biegacze i rowery, bo to już dochodzi do tego, kto nie może biec, nie jest wytrenowany. Oni chcą brać udział w tym naszym maratonie trzeźwości, w tym naszym biegu na różne sposoby. No ale to też jest kwestia tylko dogadania się w przyszłym roku, żeby to było jeszcze lepiej, żeby to więcej ludzi mogło być. Ja widzę, że dla pana tu nie ma problemów żadnych, przeszkód żadnych nie ma. No już na korytarzu podpisane. Ma pan szczęście do spotykania ludzi, którzy rozumieją problem. Tak, no to jest wielkie moje jakieś szczęście, że gdzie jakiś mam problem, czy jakieś sprawy na dzisiaj nie do rozwiązania, jutro jest rozwiązana, bo spotykam na swojej drodze ludzi, którzy po prostu coś tam mi pomagają. No sam tego nie zrobił. Bieg samemu nie ma sensu. Już oczywiście. Biegałem sam. Jakbyś mógł, Tomku, powiedz jeszcze... No ale pan chyba też jest taką osobą, dla którego właśnie, który działa, który robi, który nie siedzi w miejscu, tylko... Bardzo czynny i aktywnie, tak. Jest. Teraz już bardzo na swoim terenie. Ksiądz Heniu Grządko fajnie mnie kiedyś nazwał, mówi, że jestem wariatem Boga. No ja wiem, dobrze. To w tym całym wariactwie powiedz, Tomek, bo to ważne, myślę, parę słów na temat samego biegu już od strony technicznej. Ruszamy o 8:30, zaczynacie bieg. Właśnie, zanim wybiegniecie, to dzielicie się wszyscy na ile grup i... Jest pięć grup, tak. Wybiegamy wszyscy, kto chce wybiec, bo tam jest taki krótki odcinek, potem oczywiście przejmuje to pierwsza grupa, jest pięć grup. Każda grupa ma swojego lidera i potem dzielimy się na pięć grup i tak lider pilnuje, żeby ta grupa się nie rozpadła, żeby ta grupa dobiegła do końca takie jak najmniej zmienionym składzie. I to jest 2,5 kilometra, każda grupa ma do przebiegnięcia, potem jest zmiana sztafetowo, także jest do zrobienia dla tych, co są dobrze wytrenowani i dla tych, co są mniej wytrenowani. Czyli grupy według tego wytrenowania są podzielone, tak? Tutaj też możemy tak to powiedzieć. Tak bym prosił, żeby się tak dobierali, no ale właśnie. To nie zawsze działa. Niektórzy po prostu myślą, że są bardziej wytrenowani, a trasa pokazuje im trudności i to jest też fajne, bo się uczą pokory. Tak. 8:30 jest start. Na trasie biegu są dwa większe przystanki. Są Lumniewice i Łagów. Lumniewice, tam jest poczęstunek, są słodycze, lody. Potem jest Łagów. Świetne. Te postoje są też do tego, żeby się jeszcze raz zgrupować, żeby zobaczyć, kto ma, jakie ma siły, ale też jest potrzebne zrobić te zdjęcia, porozmawiać, podzielić się refleksjami, bo to też budzi fajne refleksje. Ten bieg naprawdę ma taki familijny oddźwięk przyjaźni, bo przyjaźnie trwają 6 lat, teraz 6 bieg jest i ludzie cały czas ze sobą kontakt utrzymują. Ty jeszcze tego nie wiesz, ale my już mamy w planach coś takiego, żeby od godziny 15 podczas tej muzycznej części biegu w oczekiwaniu na was w klubie w Domu Kultury Eskula, tam gdzie będzie impreza w szpitalu w Ciborzu, u nas w Ciborzu, będziemy mieć ekran i będziemy się próbowali z wami łączyć komórkami i przez internet za pomocą portali społecznych
społecznościowych, bo dzisiaj jest taka technika, że możemy sobie to wykorzystać i jest ta łatwość. I będziemy pokazywać kibicom wszystkim na miejscu zdjęcia, filmiki krótkie, jeżeli do nas coś takiego prześlecie telefonem, a przygotujemy oczywiście adres na mail. I to uatrakcyjni. Będziemy z wami jakby tam na bieżąco też. Będziemy widzieli, co się dzieje właśnie. Ale świetny pomysł, świetny. To też doda tym ludziom takiego powera. Tak, i liczymy na wesołe fotki z waszej strony, pomimo tego, że będzie ciężko, może, tak, że z uśmiechem gdzieś tam przez zęby. W tym roku też już ten bieg zacznie mieć taki wymiar międzynarodowy, bo przyjeżdża kilka osób z Niemiec i chcą z nami biec, przynajmniej do Lubniewic. A ile już zgłoszeń jest? Nie mam pojęcia. Dopiero w poniedziałek będę się kontaktował z Danusią Okolitą, która tam jest takim głównym dowodzącym i kobieta, która naprawdę poświęca wiele, żeby to ten biegowo i logistycznie, żeby to było świetnie zrobione i zawsze ma wiele roboty, ale na koniec mówi, żeby szło fajnie. To jest naprawdę żołnierz, który się nie podda. To żegnamy wariata Boga. Dziękuję bardzo, panie Dziękuję Tomaszu. Bardzo. Za pomysł, za organizowanie i za takie serce ogromne serce, do tego. Akurat rozmawiamy o tym szóstym biegu trzeźwości, w którym między innymi biegną pani Helena, Karolina i Joanna. Ja tak słuchając tutaj państwa dzisiaj, takie mam wrażenie, że większość biegnie z taką intencją, czy z taką wiarą w to, że właśnie jak to biegnę, jak pokonam ten odcinek, który został mi zadany, tak, w tym konkretnym dniu, to i że tak w życiu dobiegnę tam, gdzie chcę. Dojdę. Tak, tak coś jest, bo no, taki maraton jak dla mnie nie jest wcale prostą sprawą, ale jak wiemy, trzeźwienie też nie jest łatwe. To jest właśnie bardzo ciężka praca, która jest przed nami jeszcze. Czyli jak się uda tu, to i tak, uda się... Tam też. Biegnie się sztafetowo te 15-20 kilometrów, ale proszę mi wierzyć, bo to na bazie tych 5 biegów poprzednich mogę powiedzieć, że w zasadzie prawie często, jeśli nie zawsze, na fali tej wiary właśnie tam na miejscu ludzie biegną i tak więcej niż zakładają, bo wydaje im się, że te 10-15 przebiegną i tylko, a później w rezultacie się okazuje, że przebiegli 20-25, no i większe nawet dystanse. Ja panie będę chciała jeszcze zapytać, o ile wystarczy nam czasu, bo 8 minut mamy do końca audycji, a widzę, że ktoś dzwoni, odbierzemy za chwilę telefon. Jak się jest w tym takim transie, w tym piciu, to co tak naprawdę najbardziej boli? Czy dusza, czy ciało, czy umysł? Ale na razie odbierzemy telefon, dobrze? Halo? Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Mam na imię Stanisław, jestem z Żagania. Tak. Też jestem alkoholikiem i chciałbym się podzielić tym, że pierwszy raz będę tam jechał rowerkiem, mam nadzieję. A. Stąd, czyli z miejsca do mieszkania. Tak. Oczywiście, postaram się. Kiedyś jechałem dawno temu, gdzieś tam daleko po prostu, żeby się napić, a teraz jadę po to, żeby się napić. Solidaryzować, tak? No też, ja tam byłem w tamtym roku pierwszy raz jako obserwator, jako widz, że tak powiem, a w tym roku chcę być po prostu uczestnikiem i rowerkiem sobie tam pojeździć. Fantastycznie, panie Stanisławie. No i jestem pod wrażeniem tej audycji, tak samo, że tak powiem, no jestem trzeźwiącym alkoholikiem od kilku lat i chciałbym po prostu no, pokazać, że można też żyć inaczej dla innych ludzi, którzy nie wiedzą tego, że tak można sobie no, lepiej wybrać tę lepszą stronę życia. Czyli będzie pan tym żywym świadectwem, takim zaświadczeniem, tak? No ja akurat, no to jest też moja pasja przy okazji, bo też rowerkiem trochę jeżdżę tutaj sobie, że tak powiem, po Polsce, no i przy okazji to będzie to, co lubię i, no, i których ludzi lubię, bo też poznałem na swojej drodze, że tak powiem, tej drugiej życia. No i właśnie o to mi chodzi. No i też jest jeszcze następny cel, że po prostu jestem, że tak powiem, bardzo no, przywiązany do jednej osoby, i która jest teraz daleko gdzieś tam, którą pozdrawiam. No, i na pewno też poczuła. To jest właśnie dla takiej jednej. Też dla niej. Dla pięknej kobiety. Bardzo pięknie. Wszystkiego dobrego, panie Stanisławie. Niech się uda. Niech się uda. Tak jest. Fajnie, fajnie. To jak? Co najbardziej boli? Dusza, ciało, umysł? Jak to jest, pani Helena? No chyba dusza. Dusza? Dusza, wrzuty, smutek. Teraz jak tu się jest, jak się tęskni. Tak? Nie za alkoholem, tylko za rodziną. Dopiero się rozumie. Mm-hmm. To wszystko. Myślę, że to tak chyba wszystko po trochę.
każdy aspekt. Z każdej strony, gdzie się nie spojrzy, tam są jakieś straty i to bardzo duże. A najgorsze jest to, że my pijąc nie widzimy, jak krzywdzimy naokoło bliskich, bliskie nam osoby. Także tu i ciało, i dusza, i umysł dostają tak w ciry, że trzeba później dużo samozaparcia, żeby to wszystko naprawić. Ale jak pani przebiegnie, to ja wierzę, że się uda pani. Ja też wierzę. A pani Karolina, co ja powie? Taki pozytywny akcent może wtrącę, że i ciało, i dusza, i ciało, i umysł, i dusza, to te trzy pierwsze litery to jest CUD, czyli cud. I ja bym mówiła, że taki cud się spełni. Dobrze to pani ułoży. I wszystkie trzy, jak trzej muszkieterowie, wyjdziemy z twarzą. Bardzo dobrze wykombinowała pani Karolina, słyszymy. Tak, ale no, oczywiście cud okupowany ciężką pracą, nie? Oczywiście, o czym wiecie i z czego sobie zdajecie na szczęście sprawę. A co jest najtrudniejsze na terapii? To po pierwsze, a po drugie, czy próbowałyście panie w czasie picia, bo piłyście długo, już teraz nie mamy czasu, żeby mówić ile, ale to było naście i dziesiąt lat, prawda? Próbowałyście z tym zrywać nałogiem? Czy nie? Tak naprawdę to my się na terapii uczymy, że to się tak ładnie mówi, próby kontrolowania picia, więc oczywiście myśmy sobie wmawiały w trakcie takich naszych ciągów, że panujemy nad tym i potrafimy przestać pić, ale życie to wszystko zweryfikowało, pokazało nam, że niestety... Nie poradzicie same. Nie poradzimy sobie same, dlatego potrzebne są takie terapie. Gdzie są ludzie, którzy wiedzą, jak nami pokierować, jak nam wiedzę, jaką wiedzę nam przekazać. Zaufać, tak? Musicie. Tak. A czego wam życzyć, ponieważ musimy kończyć audycję? Pani Joanno, pani Karolina, pani Heleno. Przede wszystkim. Tak jest. Wytrwałości, tak? Tak. Najbliżej za tydzień, 14, tak, żebyście dobiegły. Czy doszły na czworaka? Na czworaka, ale dojdziemy. No i będę trzymać kciuki, dajcie znać. Ja tylko jeszcze dwie pozwolę sobie wtrącić ważne informacje odnośnie biegu. Mianowicie, jeżeli chodzi o zgłoszenie, rejestrację, to możecie państwo dokonywać tej rejestracji internetowo, pisząc na adres danuta.okolita@deszczno.pl. danuta.okolita@deszczno.pl. Na stronie Deszczna, gminy Deszczno, tam znajdziecie państwo plakat, informacje w ogóle dotyczącą biegu. I druga ważna informacja, w sobotę za tydzień 14 maja o godzinie 6:30 wyjedzie autokar z Ściborza do Deszna, jako że to jest prawie 100 km, więc jest możliwość dostać się z tej strony naszej województwa lubuskiego, z Ściborza właśnie rano o godzinie 6:30 darmowym autokarem na start do Deszna. Także zainteresowane osoby zapraszamy 14 rano o 6:00 do Ściborza. Czyli szósty bieg trzeźwości Deszczno, Ścibórz, 14 maja, dokładnie, proszę państwa, za tydzień. Trzymamy kciuki uczestników. Bardzo dziękuję, że zechcieli państwo z Ściborza właśnie przyjechać do nas. Leszek Pieńczak, który kieruje oddziałami terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet i mężczyzn w szpitalu w Ściborzu. Dzięki panie Leszku, dziękuję, jak zwykle. Również. I panie Helena, Karolina i Joanna. Dziękuję bardzo panią. Dziękujemy ślicznie. I życzę, a także trzymam kciuki, żebyście wytrwały i za tydzień, i w ogóle w waszym życiu. Jeszcze będzie dobrze. Audycję, proszę państwa, zrealizował Andrzej Gruszka. A ja, ponieważ wybieram się na dłuższą, nadmorską majówkę,